Polt kontra Snute 2 do 1. W takim wypadku po lewej stronie Snute. O mój Boże, Imbo przenajświętsza! Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego każesz mi pokazywać mecz między dwoma naprawdę porządnymi graczami, Teranem i Zergiem, na Daybreaku, mapie, która ma największą ilość, no może nie samobójstw, a facepalmów i próśby o dobicie kasterów w historii. Zaraz chyba po, jak się nazywa tam ta mapa, po Entombed Valley. To jest, mapa jest taka, która nie zachęca tak naprawdę za bardzo do ataku, zachęca do kamperiady. Jeżeli zaczniemy bronić sobie czwartą bazę, to się obronimy wtedy bez problemu, bo to jest przejście i do trzeciej, i do maina, i do naturala. Jak ktoś czegoś nie zrobi, nie zaatakujemy mocno, to ja będę smutny. Mam nadzieję na szybki push z jednej lub z drugiej strony, bo boję się. Od razu mówię, boję się tej mapy, nawet jak przychodzi z prezentami. To chyba było boję się Greków, jak przychodzą z prezentami, coś w tym stylu. 6,5 godziny za nami. Raksy w drodze. Niewiarygodne, tego wszystkiego jeszcze rafineria jest. To się po prostu nie zdarza. Rafineria u Tyrana, proszę Państwa. Nie, no nie ma takiej opcji. Skoro zaczynamy już, no już leci dosyć dużo. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, chcielibyście o czymś porozmawiać, jakiś temat rzucić na czacie, to z chęcią z Wami zagadam. Bez kołka syra ciężko jest samemu gadać sam do siebie. Jak człowiek rozmawia, to zwykle oznacza to, że jest już jakaś choroba psychofizyczna. Boli. I co jeszcze? Psychofizyczna, sama psychiczna. Burza! Słyszałem piorun. Słyszałem, ewidentnie coś zagrzmiło. Jest spawning pool w drodze. Nie ma żadnych tematów na czacie, proszę Państwa. W ogóle logujmy się na czat. Zaproś kiedyś Indiego. No numer jest taki, że nie zawsze wiem, kiedy będę istniał i do której godziny i tak dalej. Więc może kiedyś się go zaprosi. Zobaczymy. Czemu by nie? Czy można powtórkę do USS2 wysłać mi? Nie, bez powtórek do USS2, ja nie mam, nie, za mało czasu na to wszystko, 7 godzin w pracy, no kto to by o tym pomyślał, tak wiem, ludzie chodzą do pracy po 8 godzin, właśnie, chodzą do pracy po 8 godzin, nie pracują 8 godzin, nie siedzą i non-stop nie ględzą cały czas, nie wykonują swojej pracy przez 8 godzin, tylko chodzą do niej. Dwa linki w drodze, dwa już wybiegły, obydwa powinny być zastrzelone, przepraszam, 4 są. Są 4 linki, jednego ubije, nie snu tak bardzo lubi swoje jednostki, że za wszelką cenę próbuje je ratować. Jeden link padł i za chwilę może jakaś dronka padnie, chociaż snu powinien to zareagować i wybudować sobie właśnie ekstraktor. Jeden, jak coś drugi by się pojawił, ale jest Queen. I Queen już zacznie to przeganiać. Jeden Reaper, na razie tylko jeden Reaper, więcej nie potrzebuje chyba Polt, będą helione po raz kolejny. Polt gra to samo co zawsze. Dlaczego to gra? Bo może to grać, bo mu to dobrze idzie. Nie zmienia początkowej fazy, bo do tej pory mu się opłacało. W ostatniej grze musimy twierdzić, że opłaciłoby mu się to jeszcze, też by mu się opłaciło, gdyby nie ta niespodzianka w postaci robaczka, który wyskoczył w jego bazie. Więc cóż dalej, 2 ekstraktory dla Snuta, ile jest Queenów? Na razie tylko 2, trochę mało. Wczesne w sumie, można powiedzieć, że wczesne są te gazy, czy też nie, no średnio. Może spróbuje rołczami się wbić, może będzie chciał to zakończyć jak najszybciej, on wie. On wie, że w prawo albo w lewo teraz. O nie, przepraszam, trzecia baza jest w drodze, chociaż to może być na zasadzie makro haczerki. Również w prawo albo w lewo. Jeżeli teraz wygra remis 2-2, jest coraz bliżej 500 euro. Przegrana, no to już tylko 200 euro, 500 euro idzie dla Polta. Dowiedziałem się już dokładnie, Snute jest w Korei, jeszcze teraz Polt jest w USA, więc różnica w czasie między tymi graczami 16 godzin. Tak naprawdę, jeżeli chodzi godziny, a u Snuta już jest gdzieś 5 nad ranem, dochodzi coś koło tego. Mamy skautującego Overlorda, który zbyt dużo sobie tutaj nie zobaczy, szczerze powiedziawszy. Zobaczył 2 gazy, Starport widzi, więc wszystko standardowo. 4 Heliony, 1 Reaper, 3 Queen, podwójny Evolution Chamber, no i Roach Warren, wszystko jest zastawione tak samo, jak już widzieliśmy to wielokrotnie. Ler w drodze, więc co? 1-1 na Roachach, Speed na Roachach i sio, lecimy niszczyć. Dosyć wcześnie przyjęta jest trzecia baza.
W ostatnich grach Polt uniemożliwiał Snutowi przejęcie tego, więc było dosyć tutaj, no cóż, nie wiem, co chciałem powiedzieć, autentycznie lak mózgu. 6 kelionów, zacznie przypalać haczerkę, biedna dronka długo sobie nie pożyje, no chciała, może ekstraktor zdąży przejąć. Tak też jest, też tu jest przypalane, to był roach, prawie swoją drogą zniszczony jakimś cudem, nie wiem dlaczego. Jak ktoś pisze, że Snute gra w weekend w WCS Ameryka, no tak, więc poleci tam zapewne. Skoro dzisiaj mamy środę, to w czwartek może lecieć, w piątek może lecieć. Jest czas, to nie jest wcale tak tragicznie daleko, zależy gdzie będzie leciał do tej Ameryki. 15 godzin raczej samolotem nie będzie leciał. Viking poluje na Overlordy i tutaj próba rozproszenia klipu tym razem Snutowi idzie o wiele lepiej. I tak w sumie nie wiem, na kogo gra Snute, ale to jest też trochę ryzykowne. Tak szybko przed WCS grać i pokazywać swoim przeciwnikom, co on tak naprawdę gra. Na przykład w Europie niektórzy gra, w ogóle ogólnie niektórzy gracze przed WCS Europa byli średnio zadowoleni, jeżeli na siebie wpadali w jakichś turniejach. Zwykle grali jakieś tak zwane kosmosy. Dlaczego grali kosmosy? Z tego względu, że nie chcieli pokazać, co posiadają w zanadrzu. I to jest po raz kolejny, dzięki temu mogę powiedzieć, że WCS zabija mały e-sport. Ewidentnie zabija mały e-sport WCS. 3-6 helionów, 1-1. W drodze, tak sobie tutaj w sumie rozmawialiśmy z organizatorami Zotaka i tak dalej. Jeszcze WCS nie jest tak źle. Na LCS ta impreza, LCS to chyba jest Lola. Strasznie, że tak się wyrażę, organizatorzy klną z tego względu, że przez nią no, wszystkie inne mniejsze imprezy przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Już no i tej obecnie raczej nie stworzy się nowe. A może, ale fuks, 1 HP. Roachy lewą stroną atakują, chcą przegonić te heliony, dużo tych roachy, bardzo dużo tych roachy, 27 roachy ze strony, zresztą tam mówiłem, że to może być mocny plus, 27 roachy, tu nie ma bunkrów, nie ma też czołgów, nie ma min, dopiero miny będą dorzucone, no i teraz Snute próbuje się przebić, ośrodka za chwilę zniszczy jedno spali, bo próbuje się gdzieś tam bliżej przedostać, bunkry nie są jeszcze budowane, Snute rozstawił swoją armię, dwie miny u góry będą, tutaj na pewno część roachy oberwie, ale zmuszony Polk wycofać się do góry. I teraz już się Snute niczym nie przejmuje, przebija się tam, ale w międzyczasie zobaczy, co się dzieje w mainie. Jest atak jakiejś roachy, to oczywiście się do roachy powinien ten drop wyczyścić, ale co innego, co mam powiedzieć teraz, Polt z CV-kami walczy z roachami, jak to mawiał TV20 CV-ek mocniejszy od 20 roachy, ale tutaj jest tylko 27 roachy, więc 20 CV-ek nie pomoże. 2 do 2, czyli byśmy mieli mieć 2 do 2 i ostatni mecz już niedługo, drop szykuje się do trzeciej bazy Queeny, próbując targetować, co targetują? Medivaki targetują, a przy okazji tutaj u dołu jeszcze Snute, nie wiem czemu to akurat rozwala. SFV-ki padają, muły padają, jest jakieś eko, 7 harvesterów zostaje Poltowi, to jest mało, za mało, żeby wygrać mecz na takiego gracza jak Snute, więc 2 do 2, pełne best of 5. Kiedy ja pełne best of 5 w tym finale, gdzie ogólnie rzecz mówiąc, finał z ataku, taki finał zasługuje na większą oglądalność ogólnie na tych wszystkich streamach. To jest po prostu poezja dla oka i dla widzów StarCrafta.